Chcę mówić o bardzo ważnej rzeczy dzisiaj i nawet jeżeli ktoś z was może słyszał już to rozważanie w internecie, to chyba nie zaszkodzi przypomnieć je sobie, bo to są rzeczy, które naprawdę są bardzo ważne w tym czasie, w którym żyjemy, kiedy jesteśmy zalewani falami kłamstwa, oszustwa, zwiedzenia, kiedy żyjemy w czasie w takich okolicznościach, jakbyśmy byli w morzu i oceanie tego wszystkiego. Tak bardzo ważne jest, abyśmy rozumieli, co się dzieje wokół nas i nie dali się zwieść. Dawno, dawno temu, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, ktoś pokazał mi taką sztuczkę matematyczną. Polegało to na tym, że było sobie równanie. 4 równa się 4. Ale ktoś to równanie zaczął przekształcać i tą czwórkę po lewej stronie przedstawił jako 2 dodać 2. A czwórkę po prawej stronie przedstawił jako 2 razy 2. Było to już troszkę większe, ale nadal wszystko się zgadzało. Ale potem były dalsze przekształcenia. Zastosowano najróżniejsze metody działania matematyczne. Było wyciąganie przed nawias, było mnożenie przez to samo wyrażenie. Pojawiły się nawet kreski ułamkowe. I z każdą chwilą to równanie robiło się coraz bardziej takie napuszone, nadmuchane, najeżone i coraz groźniejsze. Ale ktoś się w końcu zlitował i zaczął to wszystko z powrotem upraszczać i skracać. I na końcu, jeśli dobrze pamiętam, wyszedł wynik 4 równa się 0. Jak to? Przecież 4 nie równa się 0. Musi być błąd gdzieś. No więc sprawdzam. Drugi raz, trzeci raz. Nie ma błędu. Wszystko się zgadza z wyjątkiem wyniku. No i dopiero ktoś mi wytłumaczył, na czym ta sztuczka polega. Otóż w trakcie tych wszystkich działań matematycznych, gdzieś tam po drodze zastosowano działanie dzielenie przez 0. Które, jak wiadomo, w matematyce jest niedozwolone. Ale słuchajcie, to nie było tak, że oficjalnie, uwaga, a teraz będziemy dzielić przez 0, chociaż tak nie wolno. Nie, tam nie było żadnego zera. Tam było wyrażenie w nawiasie 2 minus 2. I przez takie wyrażenie właśnie podzielono. I wszystko się rozsypało. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że tak jak w matematyce można dokonywać pewnych działań pozornie, zgodnie z zasadami matematyki, ale otrzymać fałszywy wynik, dokładnie tak samo jest w religii. Można z Biblią w ręku, powołując się na jej teksty, dojść do zupełnie fałszywych wniosków. Ja tu opowiadałem już kiedyś o pewnym młodym człowieku, który potrafi przemawiać i czynić cuda w mocy ducha. On twierdzi, że świętego, ale jak się temu przyjrzeliśmy, to okazało się, że to nie może być Duch Święty, bo to by zaprzeczało Biblii. Szatan wie, że cuda robią na ludziach ogromne wrażenie. Mamy właśnie świeży dowód. Gdzieś tam w Parczewie, czy gdzieś tam w Polsce, ukazał się znowu cud. Na drzewie ukazała się twarz, wizerunek. Kilka kresek, kilka pęknięć na korze, które przypominają wizerunek twarzy człowieka. Jedni oczywiście się w tym od razu dopatrują twarzy Matki Boskiej, natomiast inni twierdzą, że absolutnie, że to jest twarz Pana Jezusa. Skoro wizerunek jest tak bardzo niewyraźny, to właściwie to każdego może przedstawiać, ale ludziom to w ogóle nie przeszkadza. Cała Polska ciągnie tam, żeby zobaczyć na własne oczy cud. Ja to nazwałem cudem, chociaż jest to bardzo słaby cud. Tam jest kilka tych pęknięć na korze. Tam nie ma nawet żadnej świetlistej istoty, która by objawiła się i przemawiała jakimś anielskim czy choćby ludzkim głosem.
Nie, kilka zwykłych pęknięć na korze i to już wystarczy. Dlaczego? Bo w ludziach jest ogromne zapotrzebowanie na cud. I szatan o tym wie i szatan to wykorzystuje. Szatan od samego początku zwodził ludzi przez cuda. Pierwsze zwiedzenie, jakie miało miejsce na tej planecie, zaczęło się, podkreślam, zaczęło się od cudu. Gadający wąż. Ewa wiedziała doskonale, że zwierzęta nie potrafią mówić ludzkim głosem, więc od razu przykuło to jej uwagę. Ale szatan nie zrobił tego cudu dla samego cudu. Cud był tylko początkiem, ale najważniejsze było to, co potem, co ten wąż powiedział. To jest szalenie ważne i na tym przykładzie widać, jak potężną moc zwodzenia mają słowa ludzkie, słowa odpowiednio zestawione, bo przecież ten szatan czy ten wąż nie dusił Ewy, ani nie terroryzował jej w żaden sposób, ani jej nie zastraszał, nie groził. On z nią tylko grzecznie i uprzejmie rozmawiał. I pod wpływem tylko słów Ewa podjęła najgorszą decyzję w swoim życiu. Przestała słuchać Boga i poszła za szatanem. I o tym dzisiaj chcę mówić właśnie. Jak niesamowitą moc mają słowa. Ku dobremu i ku złemu. Politycy wiedzą o tym bardzo dobrze i właśnie moc słów wykorzystują w swoich kampaniach, aby sterować tłumami ludzi i całym narodem. Przecież widzimy to na porządku dziennym. Oni to doskonale wiedzą, oni są mistrzami w tym. Jest takie słowo jak manipulacja, które oznacza wpływ na osobę albo grupę osób w taki sposób, aby ta osoba nieświadomie, ale dobrowolnie zgodziła się na to, co chce manipulator zrobić. Nieświadomie, ale z własnej woli, bez przymusu. Na tym właśnie polega manipulacja. I chyba najlepszym przykładem tego zjawiska jest właśnie okradanie, szczególnie starszych osób, metodą na wnuczka, metodą na policjanta, metodą na pracownika banku. Wiecie, to jest fenomen, że pomimo tylu ostrzeżeń, jakie są w telewizji, pomimo tylu przypadków już, jakie miały miejsce, wciąż i wciąż kolejne osoby dają się okraść. To jest naprawdę niesamowite, żeby tylko przy pomocy słów sprawić, że ktoś weźmie oszczędności całego swojego życia, włoży je do reklamówki i wyrzuci przez balkon osobie, która stoi na dole przed blokiem z telefonem w ręku. Po kilku minutach rozmowy, jakim mistrzem trzeba być manipulacji i zwodzenia, aby przekonać człowieka do pozbycia się wszystkich swoich oszczędności. Właśnie ja to nazwałem kradzieżą, bo to jest kradzież, tylko że takiego wyższego rzędu. Bo o normalnym złodziejstwie wiemy, jak to wygląda, nie? Jakiś tam kieszonkowiec komuś tam coś wyjmie, czy z kieszeni, czy z torebki. Zręczne palce, chwila nieuwagi, załatwione, nie? Okradł kogoś. Są złodzieje o wiele bardziej wyspecjalizowani. Widzimy czasem w filmach kryminalnych napad na bank. Bank, który jest miejscem bardzo mocno strzeżonym, gdzie są stropy, ściany z żelbetonu, gdzie są kraty, gdzie jest sejf z zamkiem szyfrowym, gdzie są czujniki, gdzie są kamery, gdzie są strażnicy. I sprytni złodzieje potrafią ominąć to wszystko, zabrać łup i uciec. To jest faktycznie złodziejstwo już na wyższym poziomie, ale dla mnie przynajmniej absolutnie najwyższy poziom złodziejstwa to jest to, żeby słowami sprawić, że ktoś dobrowolnie odda mi swoje pieniądze.
To już po prostu się w głowie nie mieści. Szatan z całą pewnością jest mistrzem wszechświata w zwodzeniu. Dlaczego mówię wszechświata? Bo na samym początku w niebie, kiedy wszystko jeszcze było dobrze, w obecności Boga, gdzie wszystko jest takie czyste, gdzie jest takie jasne, gdzie jest takie lśniące, gdzie jest pełno światła, szatan potrafił wprowadzić ciemność, której nie było skąd wziąć. Jak on to zrobił? A zrobił. W jaki sposób? Nie przy pomocy cudów, bo w niebie wszystko jest cudowne, przynajmniej dla nas. Tam to jest może normalka, ale no tym nie miał czym zaimponować. Tylko przy pomocy słów potrafił zwieść 1/3 aniołów. No i tą metodę używa nadal. Gdzieś tam w Księdze Izajasza jest napisane, że biada temu, kto światłość zamienia w ciemność, a ciemność w światłość. Coś takiego jest w 5 rozdziale napisane. I do dzisiaj takie powiedzenie przetrwało. Wiesz co, weź nie ściemniaj. Jak ktoś coś zaczyna tak strasznie komplikować i gmatwać, to mówimy mu, weź nie ściemniaj, nie? No właśnie. To jest jego stara, sprawdzona metoda, którą posłużył się już w raju. Najpierw jest cud, a potem są słowa. I tą metodę używał w całych dziejach chrześcijaństwa. Ileż to razy słyszeliśmy o tym, że tu czy tam, w różnych częściach świata, pojawiała się pewna świetlista istota, która przedstawiała się, że jest Marią. Myślę, że wiemy doskonale wszyscy, że nasz Kościół jest pełen podziwu i uznania dla Marii, tej opisanej w Piśmie Świętym. Prawda, że bardzo wspaniała kobieta, która jest wzorem do naśladowania, która jest bohaterką wiary, ale ta prawdziwa Maria opisana w Biblii, nawet gdyby mogła objawić się w naszych czasach, podkreślam, nawet gdyby mogła się objawić, to nigdy nie mówiłaby takich rzeczy, jakie mówi ta zjawa, która się pod nią podszywa. I skoro tak, to cóż z tego? Ja wierzę osobiście, że te objawienia miały miejsce. Ja wierzę w relacje tych wszystkich naocznych świadków. Wierzę w to, co mówią, że widzieli, że słyszeli. Tylko jakie to wszystko ma znaczenie, jeżeli słowa tej zjawy są sprzeczne z Pismem Świętym? Ten jeden argument powoduje, że ja nie mogę tego przyjąć. Tak, no ale cuda, chociaż mają bardzo duże znaczenie w zwodzeniach, zdarzają się rzadko. Pojawia się gdzieś tam cud, ludzie przez jakiś czas o tym mówią, potem zapominają, idzie to w niepamięć. A szatan cały czas stara się rozwijać swoje metody zwodzenia i udoskonalać je. I pracuje nad taką metodą, która by w sposób ciągły, stały, systematyczny powodowała zwodzenie ludzi. No i znalazł taką metodę. Mianowicie wykorzystuje przywódców większości kościołów chrześcijańskich. Tak, jestem świadomy tego, co mówię. Wykorzystuje przywódców większości kościołów chrześcijańskich i to przez nich właśnie dzieje się ciągłe, systematyczne zwiedzenie. Oczywiście tu bardzo ważne zastrzeżenie. Nie wszystko, czego nauczają ci przywódcy kościołów, jest fałszywe. Nie wszystko jest kłamstwem. Może nawet większość z tych rzeczy, które nauczają, są dobre, prawdziwe, słuszne. Tylko co z tego, jeżeli wśród tych dobrych nauk trafia się jedna chociażby, która jest jak to dzielenie przez zero, które powoduje, że całość, że ostateczne wnioski są fałszywe. Jedna kropla trucizny dodana do lekarstwa sprawia, że lekarstwo staje się trucizną. Zamiast leczyć, zabija.
Nie musi być tego dużo. Dla przykładu opowiem wam dzisiaj o pewnym pastorze, który jest bardzo aktywny w internecie. Jest młody, przystojny, sympatyczny, posiada wiedzę, posiada talent do nauczania, jest świetnym mówcą, jest mistrzem retoryki, zawsze jest przygotowany, zawsze do swoich wystąpień jest przygotowany i wszystko ma tak fajnie przemyślane, poukładane, jedno z drugiego wynika. Naprawdę słucha się go z przyjemnością. Ja wam powiem, że kiedy pierwszy raz się natknąłem na niego w internecie, to już po wysłuchaniu kilku zdań wiedziałem, że muszę go wysłuchać do końca. Takie niesamowite wrażenie na mnie zrobił. Trochę tak jak w tym programie The Voice of Poland, że czasami już po pierwszych dźwiękach odwracają się wszystkie fotele, bo ktoś absolutnie niesamowity tam występuje. I ze mną było tak samo. Miał fajne kazanie pod tytułem „Czy zrobiłeś już test?”. Wiecie, w czasach pandemii taki tytuł to był bardzo elektryzujący. Oho, będzie mówił na temat pandemii. Ciekawe, jakie stanowisko zajmie. No bo będzie publicznie przemawiał, nie? Oficjalnie. Oczywiście ten tytuł to była taka przynęta tylko. On wcale nie mówił o żadnym wirusie. Natomiast mówił o teście pod tytułem „Czy masz żywot wieczny? Czy jesteś zbawiony?”. I on ten test przeprowadził w oparciu o pierwszy list Jana. Miał tam 5 takich tekstów. Jeden z tych tekstów to był pierwszy Jana, 2 rozdział i 4 werset. Kto mówi „znam go”, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Pomyślałem sobie, dobrze mówi, tak trzymać. Postanowiłem poszukać czegoś więcej na temat jego nauczania i znalazłem kazanie pod tytułem „Czy przestrzegać 10 przykazań?”. Słuchajcie, wysłuchałem tego, no rewelacja po prostu. Jakbym słuchał adwentysty. Wszystko pięknie rozdzielone, dekalog wewnątrz skrzyni, zwój z prawem mojżeszowym na zewnątrz skrzyni. No nic dodać, nic ująć. Zaraz za tym kazaniem było 10 innych kazań, w których poszczególne przykazania oddzielnie omawiał. No i zgadnijcie, które od razu otworzyłem. 4 oczywiście, bo byłem bardzo ciekawy, co on też powie na temat tego przykazania, bo wcześniej mówił przecież, że jak ktoś wierzy w Boga, to powinien wszystkich przykazań przestrzegać. No i zaczęło się. Mącenie wody. Od razu mi przypomniał się wąż w raju, który powiedział do Ewy: ja ci wytłumaczę, co znaczą te słowa, które Bóg powiedział. Bo widzisz, jak Bóg powiedział, że na pewno umrzecie, to to oznacza, że na pewno nie umrzecie. Więcej nawet, będziecie jako Bóg. Dokładnie ta sama metoda się tutaj pojawiła. Może nie będziemy czytać 4 przykazania, ale przypomnijcie sobie treść. Każdy z nas ją zna. I pomyślcie o jednej rzeczy. Jak czytacie to 4 przykazanie, to czy ono jest jasne dla was, czy jest zrozumiałe? Prawda? Nikt nie ma problemu. Ja nawet myślę, że gdyby nawet małe dziecko, które nauczyło się już czytać, wzięło to przykazanie do ręki i przeczytało je, to nie miałoby żadnych wątpliwości, co należy robić według tego przykazania. No 6 dni trzeba pracować, a w 7 trzeba odpocząć. No, ale oto przychodzi uczony pastor i zaczyna swój wywód. Ja jeszcze dodam, że nawet gdyby ktoś miał jednak pół cienia wątpliwości, o co w tym przykazaniu chodzi, to przykład Pana Jezusa rozwiewa wszelkie wątpliwości. Prawda? Bo Jezus pokazał, co należy robić. No i przychodzi ten uczony pastor i zaczyna swój wywód. I mówi tak. Święcić sabat,
Tak. Ale co to znaczy? Zaczęło się. Mącenie wody. No jak to, co to znaczy? No przecież tam jest napisane, co to znaczy. Pastor zadaje drugie niewinne pytanie. Jak to się stało, że sabat, który jest przecież częścią zakonu ceremonialnego, znalazł się na tablicy dekalogu? Stop, co ty mówisz, człowieku? Przecież w raju, gdzie nie było jeszcze żadnego zakonu ceremonialnego, był już sabat, który był pamiątką stworzenia i o tej pamiątce stworzenia w tym czwartym przykazaniu jest napisane. I tak pytanie za pytaniem. Ja nie mam czasu, żeby odnosić się do całego jego wykładu i w jakiś sposób ustosunkowywać, ale pytanie za pytaniem wciąż wszystko zmierza do tego, żeby zmącić tą wodę, żeby już nic nie było widać, żeby w ogóle nie było wiadomo, o co chodzi. A wszystkie te pytania są tak niewinne, jak to pytanie, które zadał wąż w raju do Ewy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Niewinne pytanie. Co, zapytać nie można? I zasiać wątpliwość i mącić wodę. Na tym polega ta strategia właśnie. Wymieszać prawdę z kłamstwem, zdezorientować, wprowadzić chaos, żeby już nic nie można było zrozumieć. Pojawiają się kolejne myśli, na przykład taka. Święcenie sabatu polega na stałym i codziennym odpoczynku w Panu. Znowu kolejna furtka się otwiera, tak? Stały i codzienny odpoczynek w Panu. Popatrzcie, że pastor zaczyna poprawiać Boga. Jak Bóg powiedział, co siódmy dzień będziesz odpoczywał, to pastor mówi, nie, to za mało. Ty musisz codziennie odpoczywać. No i kto jest lepszy? No pastor, bo chce, żeby było jeszcze lepiej. Pan Jezus kiedyś powiedział do uczonych w piśmie, i to będzie w Ewangelii Marka w 7 rozdziale i wersety od 7. Wprawdzie nie jest tu mowa o sabacie, ale jest tu pewna przedstawiona diabelska technika, którą wielu przywódców się posługuje. Przypomnę wam ten fragment. Marek 7 rozdział i od 7 wersetu. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. I wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Ówcześni mądrale teologiczni wymyślili, że jeżeli ktoś da ofiarę na świątynię, to nie musi się już opiekować swoimi rodzicami. Nie wiem, co ma pierwsze do trzeciego, ale oni tak wymyślili, że to tak ma być. No i wprowadzając swoją naukę ludzką, obalili w praktyce przykazanie Boże. Kilka logicznych pytań. Jeżeli każdy dzień ma być święty, to po co Pan Bóg wyróżnił siódmy dzień? Tak tylko pytam. Po co Pan Jezus przestrzegał sabatu, skoro podobno należy codziennie
i ciągle odpoczywać w Panu. To po co Pan Jezus przestrzegał tego siódmego dnia? I tak oto jajko stało się mądrzejsze od kury, bo pastor poucza Pana Jezusa, który jest prawodawcą, na czym polega święcenie czwartego przykazania. Bezczelność i zuchwałość ludzka naprawdę jest ogromna, a może nawet nie ma granic. Kiedyś znaleźli się tacy mądrale, którzy postanowili zmienić 10 przykazań Bożych. Postanowili i zrobili to. A dzisiaj mamy innych mądrali, może jeszcze większych, którzy mówią tak. Nie, dekalog jest święty. Dekalogu absolutnie nie wolno zmieniać. I my go wcale nie chcemy znieść. My go tylko poprawnie interpretujemy. Widzicie tą grę słów? To właśnie w tych szczególikach tkwi diabeł. I jak wygląda ta interpretacja? Ano tak, że jak Pan Bóg powiedział, masz siódmy dzień święcić, to pastor mówi, nie, wszystkie dni należy święcić i teraz uwaga, po czym wbrew swoim słowom zaczyna święcić niedzielę. No tak, ale on w sposób szczególny, bo on i Kościół, którego on naucza, zbierają się na nabożeństwo w niedzielę. No więc po co te dziwaczne tłumaczenia? I w ten sposób unieważnia Bożą naukę. Popatrzcie, robi całkiem inaczej niż każe Bóg. Nie chce naśladować przykładu Pana Jezusa, a mimo to cały czas uważa się za Bożego nauczyciela. On się tak uważa, ale czy rzeczywiście nim jest? Jest wyraźne przykazanie, żeby święcić sabat, ale on nie będzie go święcił. Z kolei nie ma żadnego przykazania, które by kazało święcić niedzielę, ale on właśnie ją będzie święcił. Aż by się chciało powiedzieć za apostołem Pawłem, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Dekalog był nadany wśród grzmotów i błyskawic. Widocznie był bardzo ważny, jak Bóg go napisał własnoręcznie palcem na kamiennych tablicach. A gdzie został odwołany? Może po cichu? Coś mi tu nie pasuje. To było zbyt ważne, żeby po cichu to wycofać. Powiedzmy sobie jasno, czy dekalog obowiązuje, czy nie? Cały dekalog obowiązuje, a możemy wybierać z niego to, co się nam podoba. Wiecie, ja myślę, że ktoś, kto próbuje, usiłuje manipulować i grzebać przy tym, to powinien mieć czelność z podniesionym czołem powiedzieć, mnie się to przykazanie nie podoba i ja go nie będę święcił. I miałbym szacunek do takiego człowieka, bo przynajmniej jest otwarty i mówi tak, jak myśli. A nie próbuje jakieś zamieszanie wprowadzić, żeby coś zamaskować. Nie ma takiego tekstu w Biblii, że dekalog został przeniesiony do Nowego Testamentu bez czwartego przykazania. W Psalmie 94 czytamy takie słowa. Prawo musi pozostać prawem i za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. 4 równa się 4 i koniec. Zostaw to. Nie rób nic przy tym, bo zepsujesz. I tak samo jest z czwartym przykazaniem. Wiecie co? Czwartego przykazania nie trzeba tłumaczyć. Je trzeba przestrzegać. Proste. Jeszcze raz wspomnę tego emeryta, który został zmanipulowany przez oszusta. I pod wpływem tej manipulacji dobrowolnie pozbywa się dorobku całego życia, oddając go w ręce oszusta. Zupełnie niedawno, w tym roku, w kwietniu, w Częstochowie,
85-letni emeryt wypłacił oszczędności całego swojego życia w wysokości, uwaga, 1 800 000 zł. I wręczył te pieniądze dwóm ludziom, którzy podawali się, jeden za pracownika banku, a drugi za prokuratora. I oczywiście ci panowie zniknęli i pieniądze też. 1 800 000 zł to jest kwota, która dla przeciętnego z nas to jest kosmos. To jest tak ogromna strata, tak ogromna tragedia, że trudno mi to wyrazić słowami. Ale wiecie po co, czy wiecie dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każdy z nas narażony jest na niebezpieczeństwo jeszcze większe. Każdy z nas może utracić coś znacznie ważniejszego niż 1 800 000 zł. Każdy z nas może utracić zbawienie, które jest nieporównywalne z czymkolwiek. Bo to jest tak, jakbyśmy szli przez całe życie do pewnego celu, który został nakreślony tutaj w tej księdze. I kierujemy się cały czas według drogowskazów, które w tej księdze są umieszczone. I na samym końcu, tuż przed samym celem, nagle spotykamy człowieka, który mówi: nie, to nie jest ta droga, źle idziesz, ja ci pokażę, którędy trzeba iść. I pokazuje nam szeroką, wygodną, przestronną drogę, po której idą tłumy ludzi zmierzające w podziwie za bestią. I co my teraz zrobimy? Przyłączymy się do tego wielkiego tłumu? Czy też pozostaniemy przy tej resztce, która strzeże przykazań Bożych i wiary Jezusa? Na koniec chciałbym wam przeczytać cztery teksty biblijne, które pomogą nam podjąć właściwą decyzję. Jeden z tych tekstów był już czytany z listu do Kolosan. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Kochani, zapamiętajmy to. Mamy przykład Jezusa, to się go trzymajmy. To jest najbezpieczniejsza rzecz, jaką mamy. Kolosan, 2 rozdział i 8 werset. Dalej, z 2 listu do Tymoteusza, 3 rozdział i wersety od 13. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, jak bardzo mocno zostało zaakcentowane Pismo Święte i ten Jezus, który w tym Piśmie Świętym jest opisany, z tym wzorem, który nam zostawił. 3 werset z 2 listu Piotra 3:17. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I jeszcze pozwólcie, że przeczytam jeden werset, który dzisiaj w czasie lekcji był studiowany. To jest list do Efezjan, 4 rozdział i 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Cóż, drodzy, powiedzieć na koniec. W podsumowaniu chciałbym jeszcze raz
bardzo was wszystkich uczulić na te słowa, które zostawił nam Pan Jezus, kiedy odchodził. I kiedy mówił o znakach czasu swojego powrotu. I kiedy mówił o tym czasie i o tych ludziach, w którym my teraz żyjemy. Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Amen.